Znajdujemy się właśnie w przychodni weterynaryjnej doktora Bady i dzisiaj porozmawiamy sobie o mitach, o pewnych mitach, które są czasami bardzo szkodliwe dla zwierząt. Na przykład ten mit, który mówi, że pies musi przynajmniej raz w życiu mieć młode. Nic bardziej mylnego. Odkąd my udomowiliśmy psa, właściwie my bierzemy całą odpowiedzialność za tego psa. Człowiek jest stworzony do rozrodu, więc dlatego ma się pewne organy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sterylizacja, czyli pies wcale nie musi mieć wcale żadnego potomstwa, bo kto powiedział, że kobieta, która urodziła, jest zdrowsza czy inna od tej, która nie urodziła. Wszystko jest tylko jest w sferze psychicznej. Wcale, jeżeli chodzi o organizm, suczka nie musi mieć nigdy młode. I dlatego my właśnie prosimy po prostu, aby wcześniej, przed osiąganiem dojrzałości płciowej, wysterylizować. To zapobiega dużo rzeczy. U suk ropomacicie, problemy z jajnikami, potem guzy gruczołu mlekowego, tak samo jak u ludzi guzy piersi. Sterylizacja to wszystko zapobiega. I wcale ten pies nie musi mieć młode. A jak wygląda sytuacja z kotkami? Z kotkami w ogóle koty są bardzo ciekawe, bo o ile pies ma możliwość dwa razy do roku rodzić, bo ma cieczkę dwa razy do roku, koty są sezonowo poliestralne, czyli oni mogą w jednym sezonie kilka razy mieć cieczkę, czy ruje. I co to znaczy? Dzisiaj rodzi, jutro zachodzi w ciąży. A jak jeździmy po ulicy, to my widzimy efekty tego. Ja dzisiaj wam przygotowałem taką jedną graficzną stronę, jak jedna kotka, jedna niesterylizowana kotka może przecież 3 do 4 razy do roku mieć młode. Czyli tak praktycznie ją może mieć każdorazowo ma te 4-6 młodych. Więc on może mieć tak praktycznie w ciągu jednego roku mieć około 16 młodych. I oblicza się, że w ciągu całego swojego życia od tego jednej niesterylizowanej kotki możemy mieć aż 400-420 tysięcy kotów. To jest koszmar. Prawie pół miliona. No to jest koszmar. I potem ludzie przychodzą do nas, proszą, aby oddawać te kotki w dobre ręce. To nie tędy droga. Kupić własnego kota, kochać go, wysterylizować. I niech sobie przeżyje te 12-20 lat szczęśliwych, bez tych dodatkowych 400 tysięcy balastów. No. Tak nazwijmy roboczo. Tak. A wracając do psów, mówi się, że pies, jeżeli ma suchy nos, to jest chory. Czy to jest prawda? Nie. Suchy nos nie jest to wcale miarodajna ocena zdrowia psa. To może być bardzo mylące. Można mieć i suchy nos i być chory, a można mieć mokry nos i być zdrowy. To nie ma to. Jedyna miarodajna ocena to jest termometr, który się daje do odbitu, mierzy się temperaturę. Także, aby nas to nie zgubiło, suchy nos wcale nie mówi, że nasz pies jest chory albo zdrowy. A jak jest z tym lizaniem ran, że pies się wylizze? To właśnie to jest jeden z tych najbardziej rozpowszechnionych mitów, a nic bardziej mylnego nie ma. Jama ustna psa jest bardzo, bardzo zakażona. Tam jest milion bakterii, które nie widać na co dzień. Nie wiem, skąd to się wzięło, że jak pies ma ranę, zostawcie, nie strzyjemy, zostawimy, on to będzie lizał. Nie. Dochodzi tylko i wyłącznie do zakażenia i nadkażenia rany. Więc absolutnie, jak mamy ranę, trzeba to zaopatrzyć. Ja jeszcze nie widziałem żadnego psa, który wylizał ranę. Nie. To zazwyczaj dochodzi do ropienia, do pogorszenia sytuacji. Więc absolutnie proszę nie wierzyć w to. A kot spadający zawsze na 4 łapy? O, właśnie. Też zawsze się mówi, że kot zawsze spadnie na 4 nogi. Nie. Oni mają fantastyczne zdolności akrobatycznych, ale niestety przychodzą do lekarza weterynarii, na co dzień widuje się różne koty, które spadły nawet nie z wysokiego pułapu, a mają złamaną nogę.
niestety oni nie zawsze zdążą tak obracać się, aby nie złamały nogi. Także to nie jest prawda, kot nie zawsze spada na cztery łapy. No dobrze, dziękujemy bardzo panie doktorze za tą szeroką wypowiedź i następnym razem być może obalimy kolejne mity. Oczywiście, dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję bardzo.